17 stycznia, temperatura minus 16, minus 18, minus 14, zależy gdzie mierzyć. Jest rzeźko. W nocy miał być minus około minus 20, więc wszystko w lesie, w puszczy zapewne pięknie zamarzło, a ja jadę na opanach z kolcami, dlatego tak szumiał. Brda przymarzła, zobaczcie jak pięknie paruje w pierwszych promieniach słońca. Tu już jest woda, która płynie, nie stojąca woda, dlatego tutaj brda nie zdążyła zamarznąć. Zresztą za krótko są takie mrozy, żeby zamarzła. Musiałoby pewnie z tydzień przytrzymać. Dzisiaj jedziemy do Puszczy Bydgoskiej. Trzeba korzystać. Takie mrozy rzadko się zdarzają. Przypuszczam, że takiego mrozu już tej zimy nie będzie. To są dosłownie pojedyncze dni. Czołem! Rękawice pierwsza klasa. Przygotowany. No już GoPro już powiedziało nara. Już się wyłączyło? Zdechło? No. Że za zimno? Trzy ujęcia i... Cudownie, ale dałem ciała. Nie sądziłem, że aż tak szybko to zamarznie. Nie pozostaje nic innego, jak to sobie wypiąć rurkę i rzeczywiście za pazuchę włożyć. Tu jest mięciutka rurka, która była w plecaku, a tu jest ta część, która była na zewnątrz, całe już zamarznięte. No to co? To za pazuchę. Gdzie jedziemy w ogóle? Przed się! Przed się! Nie wiem, nie mam planu. To na Smoczą Górę. O, na Smoczą Górę. O, widzisz, jest plan. Czyli plan na dzisiaj właśnie się narodził, czyli jedziemy na Smoczą Górę. Patrzcie jaki wycinak. No to już zima się zrobiła. I to jest właśnie zima właściwa. I takie zimy, pamiętam, za dzieciaka mieliśmy. Co roku, tylko śniegu więcej. Stóp-tupy dają radę, bo jest ciepło w kostki, ale mi palce u stóp zamarzają. Ja już nie czuję prawie w ogóle. Ale walczysz, widzę, z kierownicą. Ostatnio jak jechałem, to właśnie komentowałem, że rower ma bardzo wąską kierownicę. A jak sobie człowiek przypomni, na jakich wąziutkich się jeździło w latach 90. Nie wiem, jakie wtedy mieliśmy. 500-ki, 550-ki, ale oponki z kolcami, powiem ci, dają radę. Zero uślizgów, jedziesz po prostu na pewniaka. Jak w lecie, w ogóle się nie przejmujesz, czy jest lód, czy śnieg. O, przecieraj, przecieraj. Jedzie się lepiej niż tydzień temu. W tym samym miejscu się tutaj już zakopałem. Śnieg jest lepszy, bardziej sypki, zmrożony, lepiej się jedzie. Ale miałeś mi przecierać szlak, a nie zakopywać się. No dobrze, spróbujemy. Teraz ja straciłem równowagę. Jak już padniesz z kolejny, to nara jest. Jak wypadnę z kolejny. To jest po zawodach. A ja nagram dla chłopaków, że jeździmy. Jest LTE tutaj, zasięg?
Pokaż ten. Co? Ile masz stopni? Stopni, czekaj. Minus 12,7. Jest zimno. Czaja jak jest? Dobrze. Minus 12,7. Atakujemy Smoczą Górę. Tak, to jest to. Patrz na ten podjazd, patrz. Ale będzie. Ale jesteśmy, zobacz, nie ma śladów opon. Jesteśmy pierwszymi rowerowymi zdobywcami Smoczej Góry w dniu dzisiejszym. Od strony północnej, atak północny. Przyczepność to akurat jest dobra sprawa dzisiaj. Ty masz większą powierzchnię, a ja mam kolce. Tutaj na zjeździe miałem koma kiedyś. Średnia 47 na godzinę. Niestety przyszli endurowcy i już mnie pobili. Mogę spróbować odbić, masz rację. Tylko jak pomyślę, że mam na endurówce tutaj dojechać, to mi się nie chce. Zachowaj siły na ostatni odcinek. Nie będzie lekko. O, prawie. Jesteśmy na szczycie. Smocza Góra. Właściwie to nie wiem, chyba to jest najwyższy punkt, nie? O, tam prowadzi w lewo trasa maratonu i na jednym z jej fragmentów mam koma, do tej pory niepobitego. Chyba z 2016 roku. A tutaj setki ludzi jeździło. Rurka się zrobiła miękka, więc jest szansa, że troszkę odmarzło za pazuchą. Guzik. Jest herbatka. Bez efektu. To czekaj, to pod światło będzie widać. O właśnie, widać pod światło. Czekaj. Dawaj, tak. Dobra. O. Ja mam batona, chcesz? Nie, ja mam ciasteczko. Ciasteczko mówisz. Oreo. Dla mnie tak za gorąco. Oreo? Olej palmowy. Bałwan numer 1, bałwan numer 2 na Smoczej Górze. To tu jest dane? Nie, tu prosto. I lewo. Ale bym w niego wjechał? No to teraz to bułka z masłem. O. Kurczę, na takim zbitym śniegu to się jedzie jak po maśle. Nie, to złe porównanie, nie jak po maśle, jak po asfalcie. Co tu się dzieje? Chyba wszyscy przyjechali się kąpać. Co to ma być w ogóle? Ups. Dobra. Się udało was znowu spotkać. Tak, to żółwik. Trzyma bateria w Garminie.
odkąd wyszedłem z domu, 90%, 2 godziny 16. Bo ja mam 2 godziny jazdy i mam 50%. No to nie, to widzisz. To coś z baterią już jest nie tak. A tu masz którego Garmina? Ja mam 1030 i miałem zmieniane na gwarancję teraz. Baterie? Nie. Miałem te halo na ekranie, taką obwódkę jak gdyby, wiesz? Tam nie idzie wyjechać. No właśnie jechaliśmy od Dąbrowy i widzieliśmy pełno samochodów. No, byliśmy zaskoczeni. Trzęsienie, no tu się tak przyjęło. A to dzisiaj jakaś impreza, czy co to nie, jest? Nie, to znaczy, te ostatnie, w zeszłym tygodniu tyle było. Chyba puszcza. Mhm. Puściło. Teraz w oparach spalin. Dobra, wyprzedzamy. Tak? Bo nie mogę ruszyć. A, bo to tylny napęd. No, spróbuj. Dobra. Czekaj. Dobra, stop, uwaga. Poszło. O, to już się uda. Dzięki bardzo. Nie ma sprawy, dzięki wzajemnie. Najlepiej mi się po czymś takim jedzie. A ja tutaj normalnie na pewniaka. Zobacz, co możesz robić, nie? Na tym rowerze. I on cały czas jest stabilny. Nic się nie ślizga. Gdzieś trzeba ten film zakończyć. Czyli co? I to by było tyle na dzisiaj.